Premier, zmniejszyliśmy lukę w VAT o około połowę od 2015 rok. Premier Mateusz Morawiecki, od 2015 rok. Zmniejszyliśmy lukę VAT o połowę. Od 2015 rok. Zmniejszyliśmy lukę VAT o połowę, to nie jest zmiana statystyczna, to jest prawdziwa rewolucja w zarządzaniu budżetem państwa, oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu we wtorkowym wpisie na Facebooku podkreślił, że są to realne pieniądze, które zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach. Bez nich program 500+, program 300+, 13. Emerytura, program Maluch Plus czy wzrost wydatków na pomoc osobom niepełnosprawnym nie byłyby możliwe, wskazał. W sobotę na antenie TVN24 w cyklu Superwizjer wyemitowano program Kłamstwo VAT-owskie o tzw. przestępcach podatkowych i zakładaniu spółek mających wyłudzać VAT. Na portalu TVN24 napisano m.in. w latach 2018-2019 Skarb Państwa, według Ministerstwa Finansów, na oszustwach VAT-owskich stracił prawie 17 miliardów złotych, a odzyskał zaledwie 150 milionów. To mniej niż 1% kwoty. Z kolei Prokuratura Krajowa nie potrafi podać dokładnych danych na temat strat. Do programu TVN24 odniósł się na Facebooku premier Morawiecki, który napisał, że twórcy najnowszego wydania Superwizjera w telewizji TVN24 podjęli tyleż brawurową, co totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów Zjednoczonej Prawicy. Brawurową, przede wszystkim w zakresie tego, jak autorzy rozmijają się z faktami, jak oszczędnie nimi dysponują i jak w ten sposób tworzą fałszywy obraz rzeczywistości, napisał szef rządu. Wskazał też, że tylko w okresie 2016-2019 wpływy z poszczególnych podatków wzrastały następująco, wpływy z VAT o 47%, z PIT o 46,7%. CIT o 54,7%. Do wpisu dołączona była plansza obrazująca zmniejszenie luki VAT od 2015 rok 24,3% do 2019 rok 12%, czyli o połowę. Na drugiej planszy zobrazowano wzrost przychodów z VAT od 2015 rok 123,1 miliardów złotych do 2020 rok. 184,6 miliardów złotych, wzrost także o 50%.